Drogi księże biskupie nominacie Szymonie, moderatorzy arcybiskupiego seminarium duchownego, rodzice, rodzino, goście, osoby życia konsekrowanego, bracia i siostry, a zwłaszcza drodzy sercu, kandydaci do święceń diakona. Chciałbym tę homilię rozpocząć od trochę osobistego wspomnienia. Przed 41 lat, 18 maja 1979 roku przyjmowałem święcenia diakonatu. Okoliczności były niezwykłe. Uroczystość miała miejsce nie tutaj w katedrze, ale w ogrodzie seminaryjnym. Święceń udzielał nam biskup pomocniczy Tadeusz Eter. Od niemal roku nie żył już arcybiskup Antoni Baraniak, męczeński pasterz naszej poznańskiej archidiecezji. I dobiegało końca wówczas to pierwsze nawiedzenie maryjne wizerunku jasnogórskiego obrazu. Matka Boża była witana w naszym seminarium i dlatego właśnie zdecydowano się o takim miejscu i czasie święceń. Po roku, a więc przed 40 laty, 24 maja, we wspomnienie Maryi Wspomożycielki Wiernej, przyjmowałem święcenia kapłańskie. Przed 20 laty, we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, 13 maja, przyjmowałem święcenia biskupa. Związanie kapłaństwa z Maryją miało dla mnie szczególne znaczenie. Od dzieciństwa, dzięki mojej mamie, a także dzięki proboszczowi parafii w Naramowicach Matki Bożej Częstochowskiej, księdzu Marianowi Bogackiemu, rozkochałem się do Marii. Drodzy kandydaci do święceń diakonatu, z głębi serca radzę wam, chciejcie całe wasze życie, nie tylko kapłańskie, układać z Matką Bożą. Wtedy życie człowieka, a zwłaszcza kapłana, będzie udane, owocne, choć naznaczone krzyżem, tak jak to było z życiem Marii. Słowo diakon, wzięte z języka greckiego, dosłownie oznacza sługę. Pierwszymi diakonami w Kościele nie jest owych siedmiu mężów wybranych przez apostołów, których imiona wymieniają dzieje apostolskie. To, co przypomniało nam dzisiaj pierwsze czytanie. Pośród nich i święty Szczepan, męczennik, żywa ikona Chrystusa Pana. Pierwszym diakonem w Kościele jest Jezus, Syn Boży. Objawił się jako sługa przy chrzcie w Jordanii i dlatego świętem patronalnym Chrystusa Sługi jest niedziela Chrztu Pańskiego. Jezus kuszony na pustyni przez diabła odpowiedział słowami Księgi Powtórzonego Prawa: Bogu samemu będzie służyć. On sam
synagodze w Nazarecie, odniósł do siebie słowa proroka Izajasza o służbie Mesjasza. To Chrystus powiedział do apostołów spierających się o pierwsze miejsca: królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńcy. Wy zaś nie tak macie postępować, lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa, bowiem jest większy. Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy, czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż jestem pośród was jak ten, który służy. Tak zapisał święty Łukasz. Jezus ku zdumieniu apostołów w czasie ostatniej wieczerzy, umywając im nogi, spełnił powinność sługi, a właściwie niewolnika. Służba Chrystusa to nie były tylko wymienione tu gesty. Całe Jego życie, styl Jego życia, tego życia, był służbą wobec człowieka. Toteż święty Paweł, zachwycony taką postawą, napisał w liście do Filipian: Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a zewnętrznym przejawem uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Święty Jan Paweł II powiedział: drogą Kościoła jest człowiek. A jeśli drogą Kościoła jest Chrystus, to drogą Chrystusa jest człowiek, każdy człowiek. Nie ma takiego, któremu Chrystus nie chciałby usłużyć, dopomóc. Nie ma takiej nędzy, której nie chciałby zaradzić nasz Pan. Jest powiedzenie: kapłan to drugi Chrystus. Tak. Kiedy kapłan wypowiada i słowa konsekracji, wypowiada je w imieniu, mocą Chrystusa: bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje. Nie ciało kapłana, ale Chrystusa. I kiedy odpuszcza grzechy, niejako wypożycza swoje usta naszemu Panu Bogu miłosiernemu. Jednak jakie to jest ważne, by nie tylko w formułach sakramentalnych kapłan był drugim Chrystusem. Ksiądz całym swoim stylem, stylem życia, pokorą, skromnością, miłością ma być obrazem Jezusa. A to zaczyna się bardzo konkretnie. Od diakonatu. To znaczy od diakonii, czyli służby. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, jako człowiek potrzebował matki. Nie tylko by go porodziła, wykarmiła swoim pokarmem, potrzebował też jako prawdziwy człowiek matki, matki wychowawczyni. A jakie jest imię jego matki?
Maryję. Ale na kartach Ewangelii Maryja przedstawia się, mówiąc: oto ja, służebnica, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. I zaraz po zwiastowaniu idzie do swojej krewnej, kobiety już w podeszłym wieku. Idzie, by jej służyć, która oczekiwała na narodzenie Jana Chrzciciela. Jeśli Chrystus jest najwspanialszym sługą, to dlatego, że tak go wychowała Maryja, jego matka. Ona jest także matką naszą. Teraz, w tych dniach, w tych tygodniach, miesiącach, chce nam służyć Maryja, nawiedzając nasze parafie. Pierwszymi owocami maryjnego nawiedzenia. Wasz diakonat, a także wczorajsza nominacja biskupia, księdza rektora. Jakie to znamienie, że jej ogłoszenie miało miejsce we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiery. Dzisiaj jej wizerunek nawiedzi parafię Chrystusa, najwyższego kapłana, na Rabaja. Nie wiem, może tam, drodzy tu bracia, diakoni, wieczorem, czy może jutro, wybierzecie się na krótką modlitwę. W dzień waszego diakonatu z ufnością przyjmijcie Maryję po raz kolejny jako matkę. Oddajcie jej swoją służbę diakońską, swoje przyszłe kapłaństwo. Proście, by wychowywała was wytrwale, tak jak wychowywała Jezusa. Do pokornej służby, miłości ofiarnej, do życia czystego, do posłuszeństwa, byście przyrzeczenia celibatu, posłuszeństwa, za chwilę uroczyście złożone, doskonale spełnili. Byście jako słudzy wierni mogli wejść kiedyś do radości nieba i byli tam z Chrystusem sługą i służebnicą Pańską Maryją.